Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania zaawansowane drzewo. W tym zadaniu na wejściu otrzymujemy trzy liczby: n, m i k. Pierwsza liczba n oznacza, że mamy ciąg liczb całkowitych od 1 do n, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liczba m oznacza, że mamy tyle operacji takiej postaci, że na elemencie o tym numerze wykonujemy jedną z operacji. Albo ksorujemy, albo mnożymy raz jakąś liczbę, albo dodajemy jakąś liczbę. Przeanalizujmy ten przykład. Ten wiersz oznacza, że trzeci element ksorujemy z jedynką. Czyli tak, 3 ksor 1, mamy 2. Ten wiersz mówi, że pierwszy element mnożymy razy 5. Czyli 1 razy 5 to jest 5. Kolejny wiersz mówi, że drugi element, to znaczy do drugiego elementu dodajemy 3. Czyli 2 plus 3 to jest 5. No i ostatni wiersz do przeanalizowania z tej grupy operacji mówi, że czwarty element mnożymy razy 2. Czyli 4 razy 2 mamy 8. Następnie rozpatrujemy liczbę k, która mówi o tym, że mamy k zapytań o to, jaki jest ksor liczb na konkretnym przedziale z wcześniej otrzymanego ciągu. Aby szybko odpowiadać na te zapytania, policzymy sobie ksory prefiksowe. Co to znaczy? Policzymy sobie dla każdego prefiksu, jaki jest ksor liczb na tym prefiksie. Jeżeli mamy prefiks o długości 1, no to jest to oczywiście ta liczba. Następnie liczymy ksor wszystkich liczb na prefiksie dwuelementowym. Czyli mamy tak, 5 ksor 5, czyli 0. Następnie mamy 0 ksor 2, czyli 2. Następnie mamy 2 ksor 8, czyli 10. 10 ksor 5, czyli 15. I 15 ksor 6, czyli 9. W tym momencie mamy policzone wszystkie ksory prefiksowe. Dzięki tym właśnie ksorom prefiksowym będziemy w stanie w czasie stałym odpowiadać na pytanie, jaki jest ksor liczb na konkretnym przedziale. Załóżmy, że pytamy się, jaki jest ksor liczb na tym przedziale. Oznaczyłem go przez B. No to tak, znamy na pewno ksor liczb na tym przedziale. No bo jest to A ksor B. I znamy również ksor liczb na tym prefiksie. Jest to po prostu A. Czyli ksorujemy ten prefiks z tym prefiksem i otrzymujemy dokładnie B. Czyli to, czego szukaliśmy. A zatem, żeby odpowiedzieć na pytanie, jaki jest ksor liczb na przedziale od elementu drugiego do elementu czwartego, wystarczy, że sksorujemy dziesiątkę, czyli ten cały prefiks, z tym prefiksem, czyli z piątką. A więc 10 ksor 5 to jest 15. Teraz, aby odpowiedzieć na drugie zapytanie, o to, jaki jest ksor liczb na przedziale od elementu trzeciego do szóstego, wystarczy, że weźmiemy ksor tego całego prefiksu i sksorujemy go z tym, co jest tutaj, czyli z zerem. A zatem mamy tak, 9 ksor 0, czyli 9. Dziękuję za omówienie.